dosyć spontanicznych okolicznościach wybrałem się w Tatry. Jestem właśnie na czarnym szlaku z Brzezin do Murowańca. Bardzo lubię ten szlak. Zalesiony, więc nie jest widokowy, dlatego ludzie na niego narzekają. Natomiast latem daje cień, a zimą odsłonę od wiatru. Także jest to bardzo fajny szlak. Jeden z nielicznych, na którym nie ma wielu ludzi. Dzięki temu jest niesamowita cisza. Moim celem jest Hala Gąsienicowa i bliżej nieokreślone rejony wokół. Chcę sfotografować kościelec, świnicę, czarny staw gąsienicowy i tak dalej, i tak dalej. Także nie mam konkretnego planu. Natomiast jeśli warunki pozwolą, to chciałbym sfotografować nocne niebo nad stawem. No ale zobaczymy. Jesteśmy już na Hali Gąsienicowej i choć warunki do wędrówek są fenomenalne, ponieważ jest bezwiecznie, bezchmurnie, jest dosyć ciepło, jak widać jestem tylko w polarze, natomiast warunki do fotografii krajobrazowej nie są najlepsze. Takie ostre słońce nie wygląda zbyt dobrze, ono wypłaszcza krajobraz. Natomiast fotografia cyfrowa ma pewną dużą zaletę. Ona nic nie kosztuje, ona pozwala nam popełniać błędy, a co ważniejsze, pozwala nam eksperymentować, łamać zasady i tworzyć zdjęcia wbrew utartym schematom. Dlatego właśnie zdecydowałem się tutaj na sfotografowanie tego widoku. A widzimy tutaj właśnie północne ściany kościelca oraz świnicy. Przy czym najważniejsze dla mnie to wyeksponować właśnie kościelca. Jego piramidalny kształt sprawia, że wygląda, ja go nazywam zresztą Matterhornem polskich Tatr, bo właśnie sprawia wrażenie takiego niedostępnego, choć wcale taki nie jest, bo miałem okazję już tam być. Co jest ważne podczas fotografii w takich warunkach? Najważniejsze chyba, tulipan. Sprawia on, ogranicza wpadanie promieni światła na szkło obiektywu, tą przednią soczewkę, co sprawia, że ogranicza ilość flar, rozbłysków i różnych innych artefaktów świetlnych. Dlatego tulipan jest tutaj nieocenioną pomocą. Czasem, jeśli fotografujemy na długich ogniskowych, to nawet warto wysunąć rękę i zrobić jeszcze więcej tego cienia na przedniej soczewce, żeby nie doszło do żadnych artefaktów, które później trudno wyretuszować. Także tulipan jest tutaj bardzo ważny. Wypoziomowałem statyw, w razie gdybym jednak zdecydował się na panoramę. Natomiast prawdopodobnie będę fotografował tylko jedno ujęcie. Przesłona 8, czasy, no w takim świetle jak teraz, to czas to jest 1,250 sekundy, czyli śmiało można byłoby fotografować z ręki. Natomiast jednak statyw to statyw. Skoro mam go tu już ze sobą, to lepiej go wykorzystać. Także fotografujemy. Idziemy teraz nad czarny staw gąsienicowy, niebieskim szlakiem z Murowańca. Spacerek 30 minut mniej więcej powinien zająć, ale widoki są fenomenalne. Po prostu super. Mam nadzieję, że na miejscu również będzie coś godnego fotografowania. Bo w praktyce całe to moje wyjście w tej chwili to tak naprawdę rekonesans przed nocnymi zdjęciami. No i oczywiście warunki pozwolą. Ma być bezksiężycowa noc. Dlatego ciężko będzie określić, czy kadr jest ładny, czy nie, dopóki się go nie sfotografuje. Dlatego właśnie rekonesans przeprowadzam za dnia.
Parę minut temu wykonałem zdjęcie pojedynczej osoby na zamarzniętym stawie. Niestety nie mam tego nagranego, gdyż śpieszyłem się, bo fakt bycia tam tylko jednej osoby no, nie jest czymś częstym. Ludzie zazwyczaj zimą chodzą w grupach w góry, a teraz po prostu staw roi się od ludzi. Dlatego właśnie śpieszyłem się i nie udało mi się tego nakręcić. Natomiast bardzo fajnym pomysłem jest dodać czasem element ludzki do krajobrazu, ponieważ nadaje on skali. To znaczy, gdyby tego człowieka nie było, mielibyśmy przed sobą po prostu połać równego terenu, jakieś góry i ciężko byłoby odnieść to wrażenie monumentalności. A gdy pojawia się człowiek, który jest niemalże jakąś małą kropką w tym całym krajobrazie, to nagle uświadamiamy sobie, z jakimi ogromnymi przestrzeniami mamy do czynienia. Dlatego ten człowiek właśnie, no, w zasadzie on robi to zdjęcie. Gdyby nie on, nie warto byłoby chyba wyciągać aparatu przy tych warunkach oświetleniowych. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Wracam do schroniska, do Murowańca. Natomiast mam nadzieję wyjść jeszcze w nocy, jeśli warunki na to pozwolą. Także tymczasowy odwrót, ciepła strawa i zobaczymy, co dalej. W astrofotografii, w nocnej fotografii gwiazd, najważniejszym aspektem jest reguła 600, tudzież reguła 500, bo ludzie to tak jakby troszkę sobie zmniejszają, żeby uniknąć błędów. Chodzi o to, że dzielimy 500 przez ekwiwalent naszej ogniskowej, to znaczy dla aparatów APS-C będzie to ogniskowa razy 1,6 lub 1,5, zależy od aparatu. Dla aparatów pełnoklatkowych będzie to po prostu wartość ogniskowej, czyli dzielę 500 przez, powiedzmy, używam ogniskowej 28 i wychodzi mi jakiś wynik. Ten wynik to ilość sekund, jaką maksymalnie mogę naświetlać zdjęcie, żeby uniknąć ruchu gwiazd, czyli pozostaną one punktami, pozostaną one ostre. I dzięki temu będzie właśnie można było zauważyć całą drogę mleczną i tak dalej, i tak dalej. Także w moim wypadku przy ogniskowej 28 mm wyszło 15 sekund. Otwieram przesłonę maksymalnie jak tylko mogę. W tym wypadku mój obiektyw oferuje 2,8 i ustawiam odpowiednią czułość tutaj już metodą prób i błędów. Zwykle jest to w okolicach 1600. Staram się nie przekraczać, jeśli nie muszę tej granicy, bo potem ekran już jest, znaczy obraz już jest zbyt zaszumiony i trudno to odratować. No i właśnie robię zdjęcie z takimi parametrami. Po zrobieniu zdjęcia oczywiście sprawdzam, czy na pewno wszystko dobrze policzyłem i czy wszystko jest ok, czy gwiazdy pozostały punktami, a nie są rozmazanymi śladami. Natomiast jeśli wszystko wykonaliśmy dobrze, powinniśmy otrzymać zdjęcie, właśnie na którym gwiazdy będą ostrymi, malutkimi punkcikami świetlnymi. Ja stosuję taką sztuczkę, że robię na tych parametrach, których podałem, ekspozycję dla nieba. Natomiast wszystko, co jest poniżej nieba, nie musi być przecież fotografowane z czułością 1600. Dlatego fotografuję tak jakby linię horyzontu i wszystko, co jest poniżej. Na drugiej ekspozycji, gdzie ustawiam sobie czułość 200, 300, 400, jaką tam sobie chcę i naświetlam to 3-4 minuty, ile trzeba. Nie przejmuję się ruchem gwiazd, nie przejmuję się tym, że to jest rozmazane, bo z tego zdjęcia pobieram tylko dół. Dzięki czemu podwyższam po prostu jakość fotografii, ponieważ no właśnie pierwszy plan i góry sfotografowane na czułości 200 czy tam 400 będą wyglądać na pewno dużo lepiej niż gdyby były fotografowane na czułości 1600 albo nie daj Boże 200. Więc tyle jeśli chodzi o technikalia. Jeśli chodzi o mój kadr, to mam tutaj fajny widok na Kościelec, Świnicę i ogólnie takie dosyć właśnie majestatyczne szczyty. Ale żeby nie było zbyt nudno, to w prawym dolnym rogu umieściłem Betlejemkę. Tam wciąż tak jakby wre życie, dlatego jest ona rozświetlona i tutaj fajnie tą okolicę właśnie troszeczkę dodaje to uroku, gdy te światła padają przez okna. No i wydaje mi się, że będzie to wyglądać całkiem interesująco, no ale za chwilę się przekonamy.